Drodzy parafianie, parafii i sanktuarium świętego Jakuba Apostoła, drodzy przyjaciele i sympatycy naszego Kościoła i naszego klasztoru. Chciałbym bardzo serdecznie wszystkich pozdrowić i złożyć życzenia z okazji narodzenia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ten rok, który mija 2015 dla nas franciszkanów, był bardzo ważny. To był rok dziękczynienia za naszą pracę. 70 lat już minęło, kiedy pierwsi franciszkanie przybyli tutaj na Pomorze do Lęborka. I to dziękczynienie przeżywaliśmy wraz z wami. Za to dziękujemy jeszcze raz Panu Bogu. Również 8 grudnia rozpoczął się nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. To rok bardzo ważny. Bo wzywa każdego z nas do tego, żeby nie tylko przyjmować miłosierdzie od Boga, ale też to miłosierdzie głosić i czynić wobec każdego człowieka. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, staje się człowiekiem, staje się jednym z nas. Przychodzi, aby wyprowadzić nas z ciemności do światła. Wyprowadzić nas z ciemności grzechu, strachu, lęku do prawdziwej wolności. Chciałbym Wam życzyć, abyście te święta, tak bardzo rodzinne, tak bardzo piękne, przeżyli w tej atmosferze Chrystusa, który daje Wam radość, wesele, ale też który jest dla Was światłem. To właśnie Jezus pokonuje każdy lęk. I daje prawdziwą miłość, bo On jest miłością. I życzę Wam, abyście w tym nowym roku doświadczali tej miłości Bożej, miłości miłosiernej, która Was będzie wyprowadzać z każdego strachu, z każdego lęku. Niech Pan, Bóg, Boże Dziecina nam wszystkim błogosławi. Te życzenia przekażcie Waszym rodzinom, Waszym bliskim, każdemu człowiekowi. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich, którzy będą nas oglądać, a szczególnie też tych, którzy zaglądają na naszą stronę franciszkańską, Franciszkanie TV. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i, i też ja osobiście cieszę się, że tak dużo ludzi korzysta z tej telewizji, również naszych parafian i naszych sympatyków. Niech Boże Dzieci na nas prowadzi. Amen.